Ten rok jest szczególny, dlatego że to będzie rok wyborczy, gdzie będziemy wybierać do parlamentu osoby, które będą nas reprezentować, również do Senatu. Różne partie już krystalizują swoje podejście do związków partnerskich, do małżeństw. Jak ty postrzegasz to, co się dzieje na tym rynku politycznym i która partia twoim zdaniem może pomóc tej sprawie, chociażby legalizacji związków partnerskich? Jeżeli chodzi o legalizację związków partnerskich, no to na tę chwilę tylko Lewica dość o tym mówi tak w 100%, bo myślę, że te partie centrowe tak lawirują wokół tego tematu. Jeżeli będą rządzić, to na pewno w najbliższych latach związków partnerskich w Polsce według mnie nie będzie. Że mam wrażenie, że Lewica mówi jednoznacznie, że ona chce małżeństw, natomiast o związkach partnerskich mówił Donald Tusk. No zobaczymy, jednak, że ja bym nie był taki pewien, bo to szacuje się, że w Polsce jest około 2 milionów ludzi LGBT+, więc to jest 2 miliony głosów. Jednakże nie uwierzę, póki tego nie zobaczę i nie będę mógł doświadczyć, póki co Donaldowi nie wierzę. Czyli rozumiem, że tylko Lewica na dzisiaj twoim zdaniem to gwarantuje i myślisz, że która z partii przyciągnie najwięcej tego środowiska LGBT w Polsce? No myślę, że LGBT będzie głosowało na Lewicę oraz na Platformę Obywatelską, czyli na tak zwane mniejsze zło. Też słyszałem wiele osób homoseksualnych, które mówiły dość pozytywnie o Hołowni. Co myślisz o nim? Jeżeli chodzi o Hołownię, to ja jestem na nie. Myślę, że według mnie Hołownia to jest taki nowocześniejszy PiS. Więc ja z całym szacunkiem, ale na Hołownię nie będę głosował i nie wierzę temu ugrupowaniu. Teraz też wiemy, że Hołownia ma połączyć się, przynajmniej jeśli chodzi o listę tematów do załatwienia programowo, ale również być może za chwilę na listach z PSL-em. Czy myślisz, że to jest jakiś sukces w tych najbliższych wyborach dla nich, takie połączenie? W ogóle ja to się śmieję z tego PSL-u, bo PSL w każdych wyborach zawsze do kogoś się przyklei i jakoś z cudem przechodzi dalej. Więc dla mnie PSL to jest taka przyklejka, tylko żeby jakiś mały procent głosów ludzi ze wsi pozyskać. Ja zawsze się śmieję z tej partii. Słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!